is a fucking legend. Witam was bardzo serdecznie, jestem Bacza, to jest kolejny stream z Heroes of Might and Magic 7. Przed nami kampania Necropolis, misja czwarta, z którą już tutaj od dłuższego czasu się męczymy. Może nie jest tak ciężka jak trzecia, tam zdecydowanie było dużo gorzej. No ale mimo wszystko jest troszeczkę takiego latania. Teraz już to wygląda dużo, dużo lepiej. Nasza armia, słuchajcie, stracona została w walce z bohaterem jednym, już nie pamiętam jak on tam się nazywał, ale została nam siła w postaci szkieletów, także zwiększamy ją cały czas, prawie 6000 szkieletów, to jest naprawdę duża moc już. I tak sobie gramy. I teraz tak, zadania. Zobaczmy sobie zadania. Co my mamy? Tutaj się nic nie zmieniło, w zasadzie mamy zdobyć Al'Jamas i czaszkę Vayna, to jest dokładnie w tym miejscu tutaj. Adar Malik nie może zostać pokonany. Dobra, co możemy sobie zrobić, niech ja sobie przypomnę, bo nie pamiętam co ja tu robiłem. Aha, tutaj mamy dojście do Al'Jamas, ale chciałbym sobie jeszcze... Aha, tu mamy bohatera, widzę. To jest nasz? Nie jest nasz. Czyli będziemy odbijać ewentualnie. Adar Malik jest tutaj. No to co, to sobie możemy wziąć ten zamek przy okazji. Szybką bitwę. Jeden kościół, ale troszkę muszę przyciszyć chyba. Dobra, zdobyliśmy kopalnię. O, mamy tutaj bohaterów. Proszę, Johari, 30 poziom. I dobrze by było go tu od razu załatwić. Moander sobie tutaj siedzi, natomiast ty... A podjedź tutaj. Ale bardziej mnie interesuje, żeby jechać tu. I nowe tereny odsłonić, bo bardzo jestem ciekaw, co one kryją. Dobra, i teraz tak, tu mam zameczek, Tahib, zobaczmy sobie. Aha, tu mam jednostki, które wziąłem sobie z Necropolis, bodajże chyba już tam więcej nie mam, zaraz zobaczę. A nie, jednak mam. Ja mam tylko 25 tysięcy. Dobra, weźmy ile możemy, zobaczymy. No, w zasadzie tylko kości i duchy zostały. Tak, bo ja miałem tu przyjechać po jednostki i wziąć posiłki. Aha, fajnie, że działa wszystko. Dobrze, dobrze za informację. W ogóle, kurczę, męczę się, czym tego wieśka nagrać, bo powiem wam, że OBS-em dosyć taka pikseloza mi wychodzi i mi się to nie podoba. Próbowałem dzisiaj sporo tych programów i dzisiaj, i wczoraj do nagrywania. I kurde, nic ciekawego nie znalazłem. Chyba mój komp po prostu nie wyrabia już, jeżeli chodzi o nagrywanie wieśka. O Jezu, gorąca herbatka. Także zobaczymy, myślę, że się troszkę to opóźni. Planuję sobie może kupić Avermedię na Livegamer. Nie wiem, czy słyszeliście o takim urządzeniu. Ale ze względu, że to parę stówek kosztuje, to na razie mogę zapomnieć, więc to taki dalsza perspektywa, o tak bym powiedział. Dobra, czy my tu mamy jakieś jednostki? Mamy jakieś jednostki, czyli jego byśmy sobie rozwalili. W zasadzie to każdego jednego byśmy rozwalili. No to straszny idiota z tego komputera. Odwiedzimy sobie najpierw stajnię. No i dobra, o, super, elegancko. Przejedźmy sobie z tej strony teraz. Chcę odsłonić tutaj to wszystko. Żeby złupić. Nie, no ja łupić nie chcę. O, jest następny, tylko ten już... O, ten to już mnie zabije. Ale dobra. Przeżyję. Gdzie jest ten? Gdzie on uciekł w ogóle? Tu byliśmy? Nie byliśmy. Podjedziemy sobie, słuchajcie. Jeden duch. Zdradza, co przyniesie kolejny tydzień. Średnio mnie to interesuje. Zbrojmistrz. Tu nie byliśmy. I wypadałoby też podjechać.
Haha, tutaj się kiszą, bydlaki. Dobra. I teraz tak, tak chyba. Czy ja coś tu w ogóle mogę... O, mogę tu dużo budować. Zdecydowanie mogę ulepszać fosa. Fuj, jest. Brzowe koloseum? A zbudujmy sobie ulepszenie. Czemu by nie? Oddajemy turkę. Spożywam ogromne ilości gorącej herbaty dzisiaj. Przeziębiłem się, powiem wam. Dzisiaj się bardzo cienko czułem, ale nie chciałem tego odwoływać streama, bo i tak w sumie dawno nie było. Więc jakoś to będziemy musieli zrobić, aczkolwiek w miarę nieźle się teraz czuję. Poleżałem prawie że cały dzień. Także myślę, że możemy coś tam posiedzieć chwilkę. Jakieś 2 godzinki, nie? No i co? No obojętnie co rzucimy, to i tak jest w zasadzie na stratę. Więc atakować. Myślę, że następna kampania chyba jest Akademii do zrobienia. Tam jest chyba 4 misje. Także będzie na pewno krótsza, mniej odcinków. No i trzeba będzie pomyśleć, żeby od początku rozwijać bohaterów. Myślę jednak, bo jak spotka mnie taka niespodzianka jak tutaj z Nekropolis, to znowu później ciężkie misje będą nas czekać. No to chyba nie o to chodzi, żeby się męczyć, tylko przyjemnie sobie grać. Dobra, ten bohater to akurat nie jest ważny, słuchajcie. O, ile ich tu jest? Trzeba tu podjechać czym prędzej. Adar, to chyba będziesz musiał tak podjechać tędy. Kurde, odpuszczę sobie ten punkcik. Bo jak oni mi się tam rozjadą, to będzie później lipa. Dobra, odwiedzimy sobie stajnie Moander. Kurde, Moander, jakbyś wziął to wszystko. Czy my tu w ogóle mamy? Mamy jeszcze jednostki do wykupienia, zobaczcie. No to całkiem sporo. Mamy w ogóle kupę surowców, moglibyśmy sobie też zamienić. Ale on mi tu pokazuje, siedzi obok mnie i ogląda. I tak zrobimy, dobrze podpowiadasz. Zamienimy sobie troszeczkę surowców. A, nie tak, tak. O. Kryształy to zostawię na razie. Na razie sobie kryształy zostawimy. Dobra, teraz już wszystkich możemy zrekrutować. Dobra. I słuchajcie, o tyle fajnie, że sobie nim wyjedziemy teraz, bo on i tak... Tutaj nie ma nic do roboty. A sobie podjedziemy tędy tutaj. I oddajemy turkę. Posiłki jadą. A tak w ogóle jeszcze jedna rzecz została do zrobienia. Słuchajcie, ja spróbuję to zrobić... o tutaj. Co nie mogliśmy przejechać. O, nie wiedziałem, że się mapę dało obkręcać. Haha. Nawet nie wiedziałem o tym. Dobra, Moander, ty to sobie tutaj leć. Natomiast Adar, tutaj się kurde mijają. One daleko się nie namijają. Dobra, normalna walka, nic nie zrobimy. To jest właśnie, mówiłem, w poprzednim odcinku chyba mówiłem, albo jeszcze wcześniej, że przydałoby się faktycznie szybka walka, możliwość rozgrywania szybkich walk na bohaterach. No nie moja tura. Skipnij. A miałem teleportację rzucić, kurde, zapomniałem. Ale dobra, to teraz sobie rzucimy. Teleportacja.
Dobramy sobie. A jeszcze? A, bo tak, bo ja faktycznie mogę rzucić jeszcze jeden czar. Zapomniałem o tej zdolności całkowicie. Dobra, w ten sposób. Teraz tak, rzucilibyśmy sobie może nie ognisty pocisk, tylko na przykład błyskawice. O, właśnie tu. A tego wykończymy tu. No ile? Elegancko będzie. Straciliśmy 5, a zyskamy 100. No i dobra, to mamy załatwione. Korci mnie zobaczyć, co tu jest dalej. Kurczę, no. Chyba, że jedziemy i kończymy tę misję, ale... Byłbym ostrożny z tym. Albo dobra, lecimy sobie. Nie ma coś tutaj... O, to ich zaraz jak się porozjeżdżają, to mi pozajmują kupę rzeczy. Tahibe. Też mógłbym troszeczkę jednostek, widzę, porekrutować. O, już jedzie. Teraz zobaczymy, czy mają jakieś jednostki tam. Bo jak nie, to trzeba będzie ich ścigać, słuchajcie. No i to jest ten Johari właśnie. Gdzie ta karawana jest, kurde? Ale dobra, my tu mamy Wandera. On powinien dać radę dojechać. Droga zablokowana. Jedziemy na spotkanie do niego. A my sobie tutaj troszeczkę musimy... Co? Nie mogę się ruszyć. Jeszcze ten. A, gdzie ty? Nie tędy, kurde. Dobra. Teraz tak, zobacz... No, nie, jak się to miasto nazywa w ogóle? Nadhar. Zobaczmy, co... ono tak mało rozbudowane jest nawet. Dobra, damy sobie spokój. A, już ucieczka jest, dobrze. Tylko tak, chciałbym zobaczyć w ogóle jedną rzecz. Tahib i rekrutację Laila. Pokaż, no ale to wszystko są jednostki, kurcze, Necropolis. A mi jest potrzebna jednostka, nie Necropolis, co by mogła przejść tą drogą tutaj właśnie. A tu takiej nie mam i to jest pewnego rodzaju ból. Dobra, jedziemy z tej strony. Wander, nie da się. Pierwszy poziom, uciekają przed tobą. No i co? Wpadamy tutaj. Myślę, że tak. Szybka bitwa. Pięciuset szkieletów. Dobra, mamy poziom. I na co możemy go sobie wykorzystać? Sojusznicze stworzenia otrzymają plus 6 do obrony przeciwko atakom dystansowym. Co tu jeszcze jest? Postawa defensywna. Obrońca miasta. To wszystko takie tam. Zmniejsza 50% kary za poruszanie się w trudnym terenie. A to? O, ten pocisk ciemności sobie weźmiemy. I co? I jedziemy dalej. A co to? Zobaczcie, jaki błąd. Normalnie nie mogę go zaatakować. Przez chwilę mogłem. Mogę. Nie mogę.
Fontanna odnowy, dobra, przyda się. Johari. A tu mamy jeszcze bohatera, zobaczcie. Się napatoczył, tego od razu odwiedzimy. Ok, tutaj możemy rozpocząć, śmiało. A my tak, rzucamy sobie teleportację, gdzieś nawet tutaj. Dobra. I teraz co byśmy sobie rzucili na przykład? A, możemy. No to skończymy już w ten sposób. Dobra. I jeszcze Johari gdzieś tutaj. Na razie nic nie zrobimy. Oddajemy turę. Okej, dobra. Skoro on nie chce... Chociaż ja bym go dopadł teraz. No, dopadnijmy go. Gdzie on jest? Dobra, idziemy sobie... A to może jednak tu jest, z tej strony jest zwiast. Chyba tak. O, do miasta ucieknie guz. Dobra, to my sobie tutaj co? Możemy zobaczyć z tej strony na przykład, co tu się dzieje. Jest tego trochę. Nowy tydzień. Oddajemy. Tydzień zarazy. Wszystkie jednostki szlak trafił. Dobra. Atakujemy, bo tutaj żadnego problemu raczej nie będziemy mieć. Mamy ponad 6000 kościotrupów. O, to jest ogromna siła. Dobra. Okej, ruszę się pierwszy. Księga zaklęć. Kula ognia. No, na tego nie działa, zapomniałem. Dobra, to co? Tych 12 nie da rady. Ale coś tam ich osłabimy. No dobra, idziemy sobie teraz do przodu. Okej. To jeszcze raz kula ognia. Mamy do przodu. Dobra, pozbędziemy się tych gargulcy. Są dobre jednostki, jak na bodajże chyba drugi poziom. To są naprawdę dobre. O, 10 nie. Ich to błyskawicą muszę walnąć, tak? No.
Dobra, nawet zdobyliśmy tutaj coś. Siedemset, nieźle. No dobra, i zostało nam rozwalić garnizon. Tylko tak. Zacznijmy sobie walkę. Nie ma co kombinować. Ja ich magią będę wykańczał. Dobra. Tak, teleportacja nam nie zadziała. Sprawdźmy sobie jeszcze. A jednak nam zadziała. Może dlatego, że mam szkołę wziętą. I może byśmy rzucili sobie tą błyskawicę. Albo może byśmy żywiołka. Słucham cię? Przywołanie żywiołaka. Właśnie o tym samym pomyślałem, wiesz? To weźmy sobie tutaj żywiołaka, zablokujmy tych strzelających. Biedactwo. Dobra, bronimy się. Tylko dwóch niestety, nie wiem czemu tak mało. A my sobie podlecimy tu bliżej. Dobra, mamy następną turkę. Zaczniemy może tak delikatnie od błyskawicy. Dobra, tych wykończymy sobie. Dobra, zaatakujmy ich. 30, też ładnie. No, same szkielety. Prawie 6000, jak widzisz, 6700. O, tego w ogóle nie widziałem, gdzieś mimknął. Wiesz co, dlatego, że straciłem armię, bo miałem bardzo ciężką bitwę i zostały mi same szkielety, ale w dużej liczbie. No i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł. Mam tam armię w zamku, ale tak naprawdę przy takiej liczbie szkieletów ja mogę ich porozdzielać, ale nie ma też sensu ich rozdzielać. Mając magię pierwotną i teleportację, wrzucam ich od razu w środek, ja i tak odzyskam te szkielety po walce, dlatego że walczę z żywymi oddziałami. Jakbym walczył z Necropolis, no to by było problematyczne, bo bym nie odzyskiwał szkieletów, zobacz. W tym momencie tu, przy tej liczbie pokonanych jednostek, 100. Już jest 6800. No i dobra, mamy czaszkę Vayna. Zobaczmy, czy to już koniec, czy coś będzie jeszcze dalej, jakaś druga część. Kiedyś zwaliśmy was braćmi, ale koniec z tym. Od dziś będziecie wiedzieć, że słusznie się nas lękaliście. Mamy wszystko, po cóż ich znieważać? Matka Namtaru widzi różne wersje przyszłości, ale we wszystkich to szeryfowie przekonują Krąg Dziewięciu do wymazania nas z kart historii. Jak zamierzasz wytropić tuzin szeryfów ukrytych w mieście? Na nic tu potęga kostura Drzewa Śmierci. Jak chcesz ich odszukać? Oto kara, którą wymierza bogini. Aha, pierdut chyba. Jest przejście. Coś ty zrobiła? Upadek Albetyl niczego cię nie nauczył? Wojna rodzi wojnę. Zaakceptuj swe przeznaczenie, choć zdaje ci się ono haniebne. Al-Dżamaszt zniszczone, jego mieszkańcy zgładzeni. To właśnie nazywasz powołaniem? Postradałaś zmysły. Teraz się nas boją. Ale trzeba nam więcej ich dusz, by wypełnić studnie.
Al-Amal też zostanie starte na proch. I wtedy wreszcie zastawimy pułapkę. Masz obsesję na punkcie szeryfów. A nawet gorzej. Ty żyjesz tylko pragnieniem zemsty. Matka Namtaru wciąż w ciebie wierzy. Ale teraz odejdź. Mam ogrom pracy i wiele dusz do zebrania. No i chyba będziemy Zendą teraz sterować. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Ciekawy jestem. Oho, ucieczka, nowe zadanie. Zobaczmy. Dotrzyj do kanionu Ejad? Ejkut? Kurna, jak to przeczytać w ogóle? Ejkut chyba. Dobra, ale nie, Mama Dara, słuchajcie. Tylko tak. O, Moandera szlak trafił. Zenda. O kurde, ale ma tam tych. To zagrożenie ze strony Zendy? Oj. Dobra, to trzeba spadać, nie? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. O, z tej strony Zenda nas będzie objeżdżać. Ścigany przez siepaczy Zendy Adar Malik wiedział, że nie ma co szukać schronienia w osadach założonych na wybrzeżu. Zenda kontrolowała wschodnie wybrzeże, a na północy i zachodzie leżały srebrne miasta. Jego jedyną szansą ucieczki był południowy wąwóz prowadzący do ruin Al-Yakut. Miał tam przyjaciół, gdyż nekromanci otaczali go uwielbieniem. Ale sieć Zendy sięgała daleko. No dobra, zobaczmy. Zwróg. O, 2049. Ale dobra, ja nie będę ich atakował. Ja mam uciec. Więc będę uciekał. Chyba, że oni mnie dojadą. Jak tam moja armijka? Ja nie mam armijki. Jak to nie mam? A gdzie moje kości? Dobra. Aha, mamy wejście do świata duchów. Ani zamków, ani niczego. Jedyne co to ucieczka. O, fuck. To nie był dobry pomysł. Mam takie wrażenie. Czyli gdzieś tu trzeba. Rozwala następne miasto. No. Przyrost gwardzistów zostaje podwojony. Uciekamy dalej, nawet nie wiem, gdzie uciekam. Dobra, tu jest jakieś... Adar Malik powinien był przewidzieć, kogo Zenda pośle w ślad za nim. Merika, dawnego szeryfa przeistoczonego w nieumarłego kata. Adar dostrzegał ironię tej sytuacji. Obejrzyjmy. Adar Malik był sławny, więc Zenda okazała łaskę, by jego śmierć nie osłabiła jej władzy nad umysłami wyznawców. Sama przyjęła tytuł najwyższej hierofantki i oznajmiła, że matka Namtaru, śmiertelne oblicze Aszy, przemawia jej ustami. Pajęcza bogini prosiła swe wierne sługi, by pozostały silne i nigdy nie wątpiły. Asza włada wszystkim. Teraz miała zawładnąć ich własnymi duszami. No i dobra, słuchajcie, wyrobiliśmy się
30 minut, żeby skończyć kampanię. Jakbym wiedział, to bym wcześniej to dokończył. Ale nie wiedziałem. Dobra, została nam ostatnia, piąta misja.